Ahoj, witam wszystkich na moim skromnym kanale o i filozofii teologii, czyli co? Leco w trawie piszczy i zapraszam na trzeci odcinek cyklu teologia, krótkie teologia, którego tematem będą daty życia Jezusa, Nowy Testament. Nie przekazuje informacji, na podstawie których można by dokładnie określić dzień i rok narodzenia się Pana Jezusa. Zresztą święto Bożego Narodzenia pojawiło się w toku historii chrześcijaństwa w IV wieku. Istnieją świadectwa, że w Rzymie po raz pierwszy obchodzono święto Bożego Narodzenia w roku 354. Dzień Narodzenia. Datę 25 grudnia wyznaczył na Dzień Bożego Narodzenia papież Damazy I w roku 376, oczywiście naszej ery. I według takiej przeważającej opinii było to święto wybrane symbolicznie. Jest to Dzień Przesilenia Zimowego. Chrześcijanie, nie znając daty czy dnia, w którym się Jezus urodził, wybrali ten dzień, gdyż w Rzymie obchodzono wtedy Święto Narodzin Słońca. Święto to było święte państwowym i je ustanowił cesarz Aurelian w III wieku. Ponieważ pismo święte nazywa Pana Jezusa Słońcem Sprawiedliwości, Światłością Świata, Światem na Oświecenie Pogan, więc Dzień czci Narodzenia Słońca wydawał się odpowiedni, by ustanowić w nim, no właśnie, Święto Bożego Narodzenia. Z tym poglądem harmonizuje, Następująca wypowiedź świętego Augustyna: Radujmy się, bracia, w tym świętym dniu nie z powodu słońca widzialnego, lecz z narodzenia niewidzialnego, stwórcy tego słońca. Ze zmagającą się dzienną jasnością przychodzi na świat zbawiciel, który światłem swojej łaski nieustannie odnawia wnętrze człowieka. Warto dodać, że na wschodzie cesarstwa narodzenie Jezusa obchodzono 6 stycznia. Obok Narodzenia świętowano w tym dniu pokłon magów, czyli kapłanów religii perskiej, zwanych mędrcami, Chrzest Jezusa w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej. Między 17 a 23 grudnia obchodzono w zimie Saturnalia, święto ku czci Boga Saturna, święto rolnictwa. To było święto dużo bardziej uroczyste, bardziej licznie obchodzone niż święto ku czci Narodzin Słońca. I niektórzy opowiadają, że gdyby papież Damazy chciał nadać treść chrześcijańską jakiemuś świętu przedchrześcijańskiemu czy niechrześcijańskiemu, no to wybrałby Saturnalia. Byłoby to bardziej odpowiednie. Zatem argumentuje się, były jakieś przesłanki, że 25 grudnia właśnie wybrano na dzień narodzenia się Pana Jezusa. No nie jest to argument jakoś rozstrzygający, no ale jakoś trochę dający do myślenia, Zwłaszcza, że jest jeden tekst mianowicie hipolita rzymskiego, który w tym komentarzu do Księgi Daniela powiada, że Jezus urodził się 25 grudnia. O no tak czytamy. Pierwsze przyjście naszego Pana, przyjście w ciele, czyli Jego narodziny w Betlejem miało miejsce 8 dnia przed kalendami stycznia, w środę, w 42 roku panowania cesarza Augusta. Tekstem ten powstał w 1902 roku, a więc zanim w ogóle w Rzymie obchodzono święto Bożego Narodzenia. Być może papież kierował się tym, tym, tą, tą informacją, czy tym, tą informacją Hipolita Rzymskiego. Jak trudno ocenić, skąd Hipolit czerpał swoją informację. Jak również trudno ocenić, jaki moment wziął za początek panowania Oktawiana. Trzeba zaznaczyć, że Kalendy to jest pierwszy dzień danego ty... miesiąca, więc 8 dni przed kalendami stycznia, to jest właśnie 25 grudnia. 25 grudnia przypada w środę, czy przypadało w środę w latach 9 roku przed naszą erą, trzeciego roku przed naszą erą i 9 roku naszej Ery. Dzisiaj wiadomo, o czym za chwilę, że Pan Jezus urodził się no, przed naszą erą, a więc ten 9, 3. rok przed naszą erą, no jakoś jest godny zastanowienia. Klemesary Aleksandryjski podaje inne wskazówki, jeśli chodzi o dzień Narodzenia Jezusa. Opowiada, że Jezus urodził w 28 roku Panowania Augusta i 19-20 kwietnia, czyli to jest odpowiednie dni 24-25 egipskiego miesiąca w Harmuthi, lub też 25 dnia miesiąca Pachanos. Sam opowiada się, że Jezus się urodził 17 listopada w trzecim roku przed naszą w środę, a więc ta środa się powtarza. No tyle na temat dnia narodzenia się Jezusa. Rok narodzenia. W dziele Dionizego o święcie Paschy, które powstało w roku 525 roku, czytamy co następuje. Wcielnie Zbawiciela jest początkiem naszej nadziei, źródłem odnowienia ludzkości. Chrystus jest centralnym punktem historii zbawienia i historii świata. W nim wszystko ma początek i koniec. Od jego przyjścia na świat należy więc rozpocząć rachubę lat. Więc pomysłodawcą podziału świata na erę przedchrześcijańską, znaczy dziejów świata na erę przedchrześcijańską i chrześcijańską jest właśnie Mir Dionizy Mały. On działał na polecenia Jana I, papieża, i miał ustalić tabelę, w której by jasno było na zaznaczone, kiedy należy obchodzić Wielkanoc w następujących po sobie latach. No i właśnie w tych tabelach Dionizy Powiada, że Jezus się urodził 25 grudnia 753 roku od założenia Rzymu. 25 grudnia wziął z tradycji, bo już obchodzono w tym dniu Święto Bożego Narodzenia, ale uważał, że właśnie rok 754 od założenia Rzymu jest pierwszym rokiem naszej ery. No i papież Jan, Jan I wprowadził ten nowy sposób datowania, a konsekwentnie go stosował Beda Wielebny, uczony mnóstwo który żył w VIII wieku, no i ta, data, ta datacja Dionizego no po prostu się przyjęła i do dziś mówimy przed naszą erą i naszej ery coś się wydarzyło. Skonfrontujemy te obliczenia Dionizego z danymi Nowego Testamentu i rozważymy pięć tekstów biblijnych o narodzeniu Jezusa. Oto tekst pierwszy. Gdy zaś Jedusz narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok, a ty Betlejem, ziemio Judy? Nie jesteś zgona jej lisza spośród głównych miast Judy, albowiem z siebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu z mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał, wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Gwoli ciekawostki tutaj zamieściłem taki cytat z dziennika no, wielkiego podróżnika, jakim był Marco Polo. Tak czytamy: Jest w Persji miasto Sawach, z którego wyśli trzej magowie, kiedy udali się, aby złożyć pokłon Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, które których zostały złożone ciała magów. Są one tak pięknie zakowane, że można oglądać ich włosy i brody. No, tyle, Marco Polo. Wracamy do głównego tematu. No więc tu czytamy, że się urodził Pan Jezus za Heroda. I Herod zmarł najprawdopodobniej w IV wieku przed naszą erą. Czytamy w, dziejach Józefa, w dziełach Józefa Flaviusza, że Herod umarł po 18 dniach od zaciągnięcia księżyca. I miało to się wydarzyć niedługo przed święty, wiosennym świętem, świętowaniem Paszy. I sądzi się powszechnie, że było to zaćmienie częściowe, które miało miejsce 12 i 13 marca w czwartym roku przed naszą erą. Ale jednakże można wziąć pod uwagę inne zaćmienie, które poprzedzało śmierć Choroda. było to całkowite zaćmienie księżyca widoczne w Jerozolimie 9 i 10 stycznia w pierwszym roku przed naszą erą. No, Tak czy inaczej z tego wynika, że panie słodził się przed nasomerą. No bo Herod już w pierwszym roku na szery, tak jak obliczył to Dionizy, nie żył od pięciu, czy tam powiedzmy dwóch lat. Wiadomo, że chory Herod spędził zimę w Jericho, a więc mógł spotkać męców w Jerozolimie, no bo był w Jerozolimie, no najpóźniej w piątym roku przed naszą erą. Ja tu przyjmuję ten powszechny pogląd, że Herod zmarł w tym roku przed naszą, przed merą. Jezus mógł mieć wtedy nie więcej niż dwa lata. Ewangelia według Mateusza no, sugeruje, jak zaraz przeczytam, że Jezus z rodzicami pozostał przez dłuższy czas w Betlejem, a magowie nie przybyli zaraz po narodzinach. My mamy skojarzenia z szopką, które się ustawia, no, jak wiadomo, w święto Bożego narodzenia, i tam trzej królowie ustawia się po 6, przed 6 stycznia czy 6 stycznia właśnie wstające. Tymczasem no, pismo święte mówi inaczej. A więc te dwa następne teksty. Wtedy Herod widząc, że go męczy zawiedli, gdyż, jak wiadomo, nie zagadnili go, gdzie Jezus dokładnie się urodził, gdzie przebywa, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, w stosunku do czasu, o którym się dowiedział on mędrców. No zatem, jeżeli to się działo powiedzmy w piątym roku przed naszą erą, a Herod kazał zabić chłopców do lat dwóch, czyli państw mógł się urodzić jakimś tam siódmym roku przed naszą erą. Yy, yy, trzeci tekst który chcę tu przytoczyć, gdy ujrzeli jego gwiazdę, mędrcy, bardzo się uradowali. Weźli do, do domu, nie do szopki, weź do domu i zobaczyli dziecię z Matką jego Marią. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I ot, otworzywszy swe skary, ofiary mu dary, złoto, kadzidło i myre. A otrzymawszy weźcie nakaz, żeby nie wracali do heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Także no tu Matka Boska nie jest już stajęce tylko w domu. No, wygląda na to, że być może święty Józef i Matka Włoska przybyli do Betlejem na spis no i z i, i zamiarem osiedlenia się tam, gdyż było to no, rodzinne miasto, jak czytamy w Ewangelii, Ewangelii Józefa. Zatem jakoś tu yy, wypada przyjąć, że Pan się urodził no, w szóstym roku, no, to już że tak powiem, najbliżej nam lub, lub jakieś lata poprzednie jeśli chodzi, jeśli się wiemy pod uwagę, że urodził się za Heroda, Jak wiadomo, na Jezusa towarzyszyła to, to gwiazda, o czym przed chwilą czytaliśmy. Nie? I nie musiało to być jakieś zjawisko cudowne, lecz jakieś rzadkie zjawisko astronomiczne. I jest taka tutaj no, ciekawa, taka historia, że w grudniu roku 1603 słynny Kepler, ten odpraw Keplera, zauważył koniunkcję, czyli zejście się Jupitera, Saturna w konstelacji ryb i ustalił, że podobne zjawisko zdarzyło się w 7 roku przed naszą myrom. Oczywiście on nie skierzył tego z gwiazdą Betlejemską, no to był przekonany, tak jak wtedy wszyscy, że już się urodził w pierwszym roku naszej szery. Tenże sama strona, który miał bogate zainteresowania, odkrył taki dawny komentarz do, do pism rabina Abarbanala, gdzie było wspomnienie, że według wierzeń żydowskich, no nie wszystkich, ale niektórych Żydów, męsaś miał się pojawić na świecie, czy urodzi się, gdy w konstelacji ryb światło Jupitera Saturna stanowić będzie jedno. No, to jest ciekawa wskazówka, gdyż no, tym, tą gwiazdą, tą gwiazdą betleńską na niebie no, mogło być jakieś rzadkie zjawisko astronomiczne. Tutaj mam taką, takie powiedzmy, zdjęcie ciekawe, że w roku 21 grudnia, w roku 220, 2020 miała miejsce taka koniunkcja Saturna i Jupitera. No, to powstaje dość mocna gwiazda. Jeżeli to jest gwiazda betelejeńska, no to męcy ze Wschodu widzieli takie oto zjawisko na niebie. No, współczesne obliczenia astronomiczne pokazują, jak można przeczytać, że w roku 7 przed naszą e. Jowisz Jobis i Saturn zakreślił na, na, na tle gwiazdo zbioru Ryby takie pętle i w okresie kilku miesięcy Jowisz i Saturn spotykał się trzykrotnie, spotkał się trzykrotnie, no to jest ewenementem. I miał to miejsce 29 maja, 30 września i 5 grudnia. Złączenie Jowisza saturna obserwuje się średnio co 20 lat, jak można przeczytać. Potrójne złączenie z rzadkim zjawiskiem, bo występuje raz na 120 lat, a potrójne raz na 900 lat. Więc to było niezwykłe zjawisko. Jak gdzieś wyczytałem, że odkryto taki, czy w roku chyba 1920 odczytano taki gwiezdny kalendarz Sipar. Sipar to był znaczny ośrodek astrologii bawilońskiej i tam pismem klinowym jest, są zapisane obserwacje właśnie tych trzech koniunkcji Jowisza Saturna w roku 7 przed naszą erą, nie? Często w okresie Bożego Narodzenia są różne prelekcje czy wykłady na temat, jakie to zjawiska astronomiczne y, mogło powstać na niebie, które można by kojarzyć czy wręcz utroscami z tą gwiazdą betlejemską. No i nagół się mówi tylko o astronomii. Ale jeżeli Magowie, czyli kapłanie religii perskiej, babilońskiej, a tam wiadomo kwitła astrologia, Zobaczyli tą koniunkcję, no to dlaczego wyruszyli do Betlejem, a nie do Pekinu? Trzeba jeszcze znaleźć powód kulturowy tej podróży. No i można coś takiego tutaj zauważyć, że Jupiter, czyli no Jowisz, przez starożytność był uważany za jedno z i bóstw i był planetą, która rządzi światem. Saturn był plan, planetą obrońców Izraela, a konstelacja ryb uważana była za znak końca czasów. Być może spełnić jakiś horoskop czy jakieś przewidywania astrologiczne właśnie religii perskiej, no i magowie ruszyli do Betlejem. I znowu mamy ten siódmy rok przed naszą erą. Raz, siódmy rok przed naszą erą. Przed chwilą ustaliliśmy jako rok narodzenia Jezusa, biorąc pod uwagę, że Jezus się za, urodził się z Heroda, a druga przesłanka, która mówi znowu o tym siódmym roku przed naszą erą, jest ta koniunkcja Jowisza i Saturna. Dalej. Tu jest ciekawe. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł, wstań, weź dziecię jego matkę, idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dzieci jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Dlaczego ci, a nie ten? Ciekawa. Jest to liczba mnoga. I wiemy, że na pięć dni przed swoją śmiercią Herod nakazał egzekucję swojego najstarszego syna Antypatra. Też wiemy, z historii, że ten antypater wywierał duży wpływ na ojca i w siódmym roku przed naszą erą, w siódmym znowu, doprowadził do skazania na śmierć swoich braci, konkurentów, skłonił do Heroda, by wydał na nich wyrok śmierci. No i mógł wpłynąć też na decyzję Heroda o wymordowaniu dzieci w Betlejem, dla sumienia wieści o innym królu. I mogło to się właśnie zdarzyć w roku siódmym, bo potem antypater udał się do Rzymu, by uzyskać od cesarza Oktawiana Augusta, potwierdzenie testamentu Heroda, gdy wrócił. Herod skazał, go uwięził i skazał go na śmierć. Więc znowu mamy ten siódmy rok przed naszym Merą, który wypada z całkiem innych rozważań niż te, które mówiły o gwieździe, czy o tym, że Jezus się urodził za panowania Heroda. No jest to ciekawe, że mu się umarli ci, którzy cieszali na dzieci dziecięcia, a więc Herod i jego syn. Dalej mamy w Ewangelii Łukasza taki przekaz o, spis o spisie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielką Syrii był Quiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienną. Wiadomo, że ów czyli Publius Sulpicius Quirinius jest postacią historyczną. Żył w latach 51 przed naszą erą i 21 naszej ery. I to był rzymski dowództwa i senator z czasów pryncypatu. Jest tym spisem trochę kłopotu. Bo Tertulian, prawnik, który żył na przełomie ii iii wieku, daje taką informację o spisie. Wreszcie ze spis Augusta, który zachowują rzymskie archiwa, jest najwerniejsze świadectwo Narodzenia Pańskiego. Lecz, jak wiadomo, spis ludności nakazany przez Augusta został przeprowadzony wówczas w Judei przez Sencjusa Saturnina i wtedy można było dowiedzieć się o jego rodzie, a więc nie przez Quiriniusa. No i ten Sencjus Saturninus był namiestnikiem Syrii, to jest prowincja Cesarstwa Rzymskiego, podlegała jemu również tutaj no, Palestyna i Królestwo Heroda, w roku 9 od dziewiątego do 6 roku przed naszą erą. Jego następcą był Varus, który był legatem aż do święci Heroda Wielkiego, czyli do czwartego roku przed naszą erą. Zatem Kwiriniusz nie był namiestnikiem Syrii i nie mógł tego spisu przeprowadzić. W szóstym roku naszej ery ów Kwirinius, o którym mówimy, został legatem prowincji Syrii. I był spis Kwiriniusza, który odbył się w roku 6 naszej ery, i spisał się ten głośny, ponieważ w, czym, w czasie go trwania doszło do wybuchu buntu Żydów, zwłaszcza w Galilei. Rzymianie krwawo go spłomili. Jezus był świadkiem tego właśnie, tego powstania. O tym spisie wiedział święty Łukasz, autor no, Ewangelii Łukasza i dziejów. No, w Ewangelii Łukasza czytamy o tym spisie. W dziejach Apostorskich znajomy taki oto tekst. Leceli na Faryzeusza imieniem Gamali, zabrał go w Radzie. Potem, podczas spisu ludności, wystąpił Judasz Galilejczyk. Pociągnął lud za sobą, zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. I to chodzi o ten spis tego Kwiriniusza w szóstym roku naszej. Ery. Zatem Łukasz wiedział o tym spisie. I o tym spisie również mówi Józef Laviusz, taki żydowski Jan i Istnieje pogląd, że Quirinius był dwukrotnie zarządcą Syrii. Wielom Ramzej taki zaproponował, że Kwirinius był specjalnym legatem, o odpowiadającym za sprawy wojskowe Syrii, w celu przeprowadzenia wojny z Homo na densami, podczas gdy Saturninus, o którym mówi Tertullian, był legatem odpowiedzialnym za sprawy administracyjne tej prowincji. No i Ramzej podaje jeszcze, że były takie, tego typu przypadki były w historii Rzymu, że jakby niejako było dwóch tych legatów. Jeden był od spraw administracyjnych, administracyjnych drugi od spraw wojskowych. I ta teoria trochę cieszy się, się, się powodzeniem. Zatem Kwiliusz był tym, tym prze, jak przewraił ten spis, który był związany z buntem Galilejczyków, to wtedy był legatem i wojskowym, i tym właśnie administracyjnym, a ten pierwszy spis przeprowadził Saturninus, ale Quirinius był tym legatem wojskowym. Stąd ten pogląd głosi, że no, pisze Łukasz, że Quirinius ten spis przeprowadził, no, gdyż był tym legatem wojskowym. Cesarz August, ten, który ten spis zarządził, pozostawił po sobie taki ręcznie sporządzony pamiętnik. I w tym właśnie pamiętniku, czy tym dzienniku jest dokładny spis zasobów państwa, ile jest obywateli, ile jest ile można pod broń postawić ludzi, ile można oczekiwać podatków, czy prezentów z poszczególnych prowincji, czy rejonów cesarstwa. No, on to własnoręcznie ręce spisyła, więc prowadził, no, musiał skonserwować informacje, zatem, Zatem no, były jakieś spisy ludności. Wiemy, że August za swego panowania przeprowadził yy, spis, yy, spis obywateli rzymskich. Pierwszy rok u 2028, naszej ery, 4 miliony było obywateli Rzymu nieco ponad. Następnie w 8 roku przed naszą erą spistent wykazał 4 miliony 233 tysięcy obywateli rzymskich i trzeci w 14 roku naszej ery i było bez mała 5 milionów obywateli rzymskich. Obywateli rzymskich, czyli, ci, czyli tych tych mieszkańców cesarstwa, którzy mieli obywatelstwo rzymskie, bo jeszcze byli niewolnicy i którzy nie byli niewolnikami, ani też rzymskimi obywatelami. Niezależnie od spisu tych obywateli rzymskich, odbyło się spisy ludności innych, znaczy nie, nie obywateli rzymskich. Takie spisy już przeprowadzono w czasach republiki. Wiemy, że z Augusta spis ludności odbył się regularnie, w Egipcie co 14 lat i na Sycylii i na przykład w Galii przeprowadzono trzy spisy ludności. Nie? W 27 roku przed naszą erą, w 12 roku przed naszą erą i w 14 roku naszej ery. A więc robią to regularnie. Jeżeli przyjąć że spis ludności w Palestynie organizowano tak jak w Egipcie co 14 lat, a spis Kwiriniusza, ten zło, związany z powstaniem w Judei, był w 6 roku naszej ery, no to poprzedni przypadam na 8-7 rok przed naszą erą. Mniej więcej w tym samym czasie, w którym ten August przeprowadzał powszechny spis mieszkańców Cesarstwa, czyli rzymskich obywateli. Wydaje się to, no powiedzmy, logiczne, że gdy przeprowadzono spis obywateli rzymskich, no to przy okazji, by uniknąć powtórnego wysiłku logistycznego, czy organizacyjnego, no i też finansowego, przeprowadzono spis mieszkańców Cesarstwa, którzy nie mieli rzymskiego obywatelstwa. No i znów nam wypada ten 7-8 rok przed naszą erą. Z trzech takich niezależnych jakby źródeł, że panowanie Heroda gwiazda tu, że na życie Jezusa czychał, cze, e, być może Herod, jego syn no i jeszcze Spis Ludność. Można dać inne tłumaczenie tekstu Łukasza, który mówi: Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządzą w Syrii był Kwirinius. Tam jest prote greckie słowo. Najznawcy no języka mówią, że można je tłumaczyć pierwszy, tak jak to robi Biblia tysiąclecia, którą czytuję. A ja, ale również jako wcześniejszy czy poprzedni. Tak jest na przykład w Ewangeliana. Chrzciciel mówi o Jezusie, że wcześniej był ode mnie, choti protos meo protos czyli przede mną. W innym miejscu Ewangelia czytamy Jan poprzednio udzielał chrztu, Johannes tu proton, Baptizon. Zatem można by tak tekst tłumaczy, z Łukasza przetłumaczyć. ten miał miejsce, zanim chwili został wielkorzącą Syrii. No i wtedy tekst Łukasza Harmonizuje z danymi historii. Czasami mówi się, że to jest mało możliwe, żeby spis wymagał podróży ludzi do miejsc swego urodzenia, do swoich miast rodzinnych. W tym wypadku Józef musiał jechać do Betlejem. Ale w Oksyrynchos znaleziono takie papierusy, które wzywają właśnie, by udać się do własnego do własnego miasta rodowego, w związku ze spisem. Gaius Vibinius Maximus, prefekt Egiptu, tak napisał. W związku z prowadzeniem spisu gospodarstw domowych zachodzi konieczność powiadomienia wszystkich, którzy z jakiejkolwiek przyczyny znaleźli się poza swoimi okręgami administracyjnymi i że winni powrócić do domu celem zadośćuczynienia zwykłej procedurze spisowej i pozostać na swojej własnej roli. Czyli no, było tak, że były takie spisy, że ludzie musieli udać się do miejsca, by tak powiedzieć, rodowego, do swych okręgów administracyjnych. Siódmy rok, ósmy przed naszą erą, jest najbardziej prawdopodobną datą narodzenia się Jezusa. Początek publicznej działalności jest stosunkowo łatwo ustalić, no, dużo łatwiej niż na ten narodzenie Jezusa. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Pontius Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu i zaniarz tetrarchą Abileny, że najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana Syna Zachariasza na pustyni. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Tyberiusz był cesarzem od 14 roku szery, Aż do swej śmierci, czy do roku 37. 15 rok jego panowania stosunkowo łatwo jest ustalić, to 27-28 rok naszej ery. Czytamy w innym miejscu Ewangelii, że Jezus miał wtedy około 30 lat. Około 30 lat, no to jest, ja wiem, maksimum 34. Czyli jeżeli to był rok, powiedzmy, 27-28 i miał powiedzmy, te 34 lata, 35, no to to by harmonizowało z rokiem narodzenia się, jaki żeśmy ustalili w poprzednich rozważaniach, czyli jakimś siódmym, ósmym roku, rokiem przed naszą erą. Ile trwała publiczna działalność Pana Jezusa? No, czytam Ewangelii Jana, że yy, działalność ta trwała trzy święta paski, czyli trzy lata. Pierwsze święta paski. Taki oto początek znaku poczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił już Swoją chwałę uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zbliżała się pora paski żydowskiej. Jezus udał się do Jerozolimy. Pierwsze święto paski. Drugie, drugie. Szedł za nimi wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na, na wzgórze, usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie paski. No i trzecia paska to jest paska Jego śmierci. Wjazd yy, na osiołku do Jerozolimy. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus chrześciół z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę, Marta posługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. A więc trzy lata trwała działalność publiczna Jezusa. Można ustalić dość precyzyjnie datę do tej śmierci Jezusa, nawet co do godziny. Śmierć ta przypada przed przeddzień Paschy i Szabatu. Był to taki rok, w którym paska wypadała w szabat. Od i zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paskę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciw temu człowiekowi. Po wieczór już, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Jezus zarymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego, śmiało udał się do Piłata, i prosił o ciało Jezusa. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, eli, lema sabatchani. To znaczy, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. No, dziewiąta godzina to jest około naszej piętnastej. I teraz takie można rozważanie przeprowadzić. Piłat był namiestnikiem Judei i Samarii w latach 26-36. Święto Paschy w Szabat, zapanowania Piłata, wypadało trzy razy. W roku 30, 33 i 36. I 36. Biorąc pod uwagę, że Jezus prowadził publiczną działalność trzy lata, a ją rozpoczął wieku, w roku 27-28 na przełomie, no to zostaje rok 30 jako data śmierci Jezusa. I można policzyć, że to był 7 kwietnia, no i około 15. Czyli 9 kwietnia roku 30 rano odkryto pusty grób Jezusa. Zatem podsumowując daty życia Pana Jezusa można tak ustalić narodzenie około 7-8 roku przed naszą, erą, możliwe, że 29 grudnia, początek publicznej działalności, przełom roku 27-28 naszej ery, śmierć 7 kwietnia 30 roku, około 15, odkrycie pustego grobu 9 kwietnia roku 30. Łatwo zauważyć, iż to... Ile pa, pan Jezus miał lat, gdy zmarł, albo w którym roku się urodził, nie ma jakiegoś większego znaczenia dla wiary. Podstawowe znaczenie dla wiary ma oczywiście fakt, że Jezus był postacią historyczną, realnie istniał i nauczał w swoim czasie w Palestynie. Temu tematowi poświęcony był poprzedni mój filmik, na który zapraszam. Oczywiście, podstawowe znaczenie dla wiary ma treść nauczania Pana Jezusa. A może przede wszystkim, co Pan Jezus mówił na temat własnej osoby? Czy myślał o sobie, że jest Bogiem i czy tak nauczał? Temu zagadnieniu poświęcony będzie następny filmik, na który zapraszam. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Ahoy!